Cześć, tutaj Fauder, witam Was w nowym odcinku War Thunder i dzisiaj przelecimy się na bitwie historycznej. Jak widzicie, kupiłem sobie tutaj samolot premium P-47D Thunderbolt. Zapłaciłem za niego 1300 złota, czyli orłów złotych. 300 orłów miałem z tych eventów, które są raz na jakiś czas, że dostaje się złoto za wygrane bitwy. Natomiast 1000 sobie dokupiłem i zakupiłem taki sobie właśnie samolocik premium. Całkiem fajny, muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie mi się nim lata. Jest uzbrojony dość potężnie, bo 8 karabinów maszynowych Browninga 12,7 to jest coś pomiędzy karabinami zwykłymi, maszynowymi, a działkami. 3400 amunicji to jest naprawdę bardzo dużo w tym przypadku i na dość długo wystarcza. Przelecimy się dzisiaj na bitwie historycznej, czyli na bitwie, której jeszcze nie pokazywałem Wam tutaj w tym let's playu z War Thundera. Te bitwy są troszkę inne niż te arcade'owe. Zapewne część z Was już grała sobie w bitwy historyczne. Tutaj startujemy z lotniska, lecimy dość długo na cele przeciwnika, czy na samoloty przeciwnika i przede wszystkim mamy tylko jedno życie, jeden samolot. Jeżeli nas zestrzelą, to ta bitwa automatycznie się kończy. Może się nam skończyć również paliwo, może się skończyć amunicja. Jeżeli się wystrzelamy w czasie takiej bitwy historycznej, to niestety musimy zawrócić, polecieć na lotnisko, wylądować, przeładować się na lotnisku i z powrotem wracać do walki. Dość ciekawe rozwiązanie, ale mapki według mnie są troszkę za duże jednak i dolecenie czasem do lotniska to jest 25-30 km, więc chwilę to zajmuje, żeby na takie lotnisko dolecieć. Myślę, że gdyby troszkę mniejsze mapki zrobili do tego, to byłoby bardzo fajnie. O ile być może one się nadają na wysokie tiery, gdzie ta prędkość jest już większa, czy na przykład na samoloty odrzutowe, to niestety tutaj na te tiery niższe są według mnie troszkę za duże. No, będzie mnie tutaj pewnie chwilę losowało. Zaraz zobaczymy, jak to długo potrwa. Mam nadzieję, że dość szybko się to uda wylosować. Wiadomo, że na tych historycznych bitwach jest troszkę mniej osób, natomiast można całkiem fajnie zarobić srebra, ponieważ za zestrzelenie czy za zniszczenie celów naziemnych jest naprawdę bardzo dużo srebra. Niektórzy polecają latanie bombowcami i bombardowanie celów naziemnych, za które również jest bardzo dobrze płacone. Natomiast jak wiecie, ja za bombowcami nie bardzo przepadam. Ewentualnie jakieś tam bomby doczepiane do myśliwców i do wszystko. Takich dedykowanych myśliwców, bombowców raczej nie posiadam. Przez jakiś czas miałem Junkersa 88, ale to bardziej z tego powodu, że nie miałem po prostu co na jego miejsce włożyć. O, udało się znaleźć rozgrywkę. Bardzo fajnie, że nie musieliśmy długo czekać. Gram po stronie Niemców, gram sobie Thunderboltem. W ogóle to jest dziwne, że w tej grze, powiedzmy, samolotami premium u Niemców są amerykańskie samoloty, u Amerykanów są na przykład brytyjskie, u Japończyków są radzieckie i tak dalej, i tak dalej. Dziwne podejście. Myślę, że lepiej by było, gdyby tak naprawdę były to samoloty tej samej nacji, bo dziwnie się lata Thunderboltem z oznaczeniami niemieckimi. O, jeszcze nędzna pogoda. Nie wiem, ostatnio jakoś cały czas mi się taka pogoda włącza, gdy gram. Przyciszę sobie troszkę tutaj dźwięk, żeby tam nie przebijało do mikrofonu. Tak jak mówiłem, gdzie startujemy z lotniska, chowam sobie klapę. Jest słaba widoczność, bardzo słaba widoczność, więc będzie ciężko tutaj cokolwiek znaleźć w powietrzu, ale z drugiej strony będzie może łatwo uciec przed przeciwnikiem też. Nabieram sobie wysokości, klapy mamy podniesione. Bardzo fajnie wygląda ten samolot, żółciutki taki, od spodu jak kanarek. Całkiem przyjemny. Te karabiny maszynowe, jak tutaj widzicie, po 4 z każdej strony. Naprawdę bardzo mocno potrafi ten samolot uderzyć i ma taki charakterystyczny dźwięk wystrzału, takie dudnienie. Nie będę teraz pokazywał, bo szkoda mi amunicji, ponieważ jest to bitwa historyczna, tak jak mówiłem. Jeżeli nam się skończy amunicja, to musimy wrócić na lotnisko i sobie tą amunicję przeładować. Czasem sobie wchodzę na te bitwy historyczne. Problem jest taki, że po prostu zdarza się czasem szybko dość zginąć i najpierw lecicie, najpierw czekacie 2 minuty, powiedzmy, na losowanie, potem lecicie przez 5 minut w stronę przeciwnika, żeby go znaleźć i walka trwa 30 sekund, po czym zostajecie zestrzeleni. Model lotu też jest inny. Zobaczcie, jeżeli skręcam, to ten samolot się cały przechyla.
jest bardziej realistyczny, bardziej taki już prawdziwy. Nie jest to tryb arcade. Spokojnie można grać sobie myszką na tym trybie, chociaż już tutaj zalecany jest joystick. Według niektórych na joysticku gra się na tym trybie już dużo lepiej, nie mówiąc o trybie realistycznym, gdzie myszką jest naprawdę bardzo trudno. Próbowałem parę razy, ale wyglądało to dość słabo. Zobaczcie, 21 km do tego czołgu. No jest kawałek do tych celów, tutaj mamy po 15-14 km. Może polecimy sobie nad chmury, zobaczymy jak wysoko są te chmury, może nad chmurami znajdziemy jakiś cel. Nabieram oczywiście wysokości, tak jak zawsze wam mówię, warto nabrać wysokości, dzięki temu macie więcej energii, możecie uciec przeciwnikowi, zlecieć z niego z góry. Po prostu daje wam to więcej możliwości, jeżeli tylko macie chwilę czasu, to warto sobie tej wysokości trochę więcej nabrać, żeby zaczynać z lepszego pułapu walkę niż przeciwnik. 2300 metrów, no nie wiem czy tutaj mi się uda wylecieć ponad chmury. Wygląda na to, że nie. W ogóle jak jest tragiczna ta pogoda. Dajemy jeszcze trochę wyżej. No nie wiem. Lecę cały czas na dopalaczu. Zdarzyło mi się kiedyś, jak jeszcze było 5 minut paliwa, można było ustawić, że nie przestawiłem sobie paliwa. Wystartowałem z 5 minutami i zanim doleciałem do celów tutaj przeciwnika, to musiałem już wracać do bazy, bo zaczęło mi się kończyć paliwo. Dobra, 3,5 tysiąca metrów to już naprawdę wystarczy, nie będę leciał wyżej, po prostu przelecę sobie tędy, może ktoś mi coś wyspotuje, czym będę mógł się zająć. Widzimy, że peszka już tam atakuje, zawrócimy sobie, oj, jak tutaj mnie zarzuciło. 7,5 kilometra. Mało sobie obniżymy lot, nabierzemy prędkości. Bitwy te bitwy historyczne są całkiem spoko, ale nie mógłbym chyba ich grać cały czas. Chyba, że w jakimś naprawdę spoko plutonie, ale tak naprawdę nudzi nam się to. Czasem sobie włączymy te bitwy historyczne, nawet w kilku gramy, ale to jest jeden, dwa przeloty i to wszystko wracamy na arcade. Po prostu więcej się dzieje, gra jest dużo bardziej dynamiczna niż tutaj i przede wszystkim pojedynczy błąd nie kosztuje was tego, że kończycie grę. Inną sprawą jest to, że możecie oczywiście wziąć inny samolot w tym momencie i sobie innym samolotem zagrać. Beauforta spróbujemy. Peszka nam ucieka, więc polecimy sobie tego Beauforta. On jest sam. Są dwa Beauforty nawet. Włączamy ustawienie bojowe klap, żeby troszkę lepiej skręcać. Oczywiście stracimy na prędkości, ale prędkość już w tym momencie nie jest tak ważna. Wyzerowałem obroty silnika zupełnie, żeby się za bardzo nie rozpędzić, żeby nie przelecieć zbyt szybko obok tych samolotów. Beaufort próbuje uciec, ale tutaj mamy dużo większą prędkość, jak widzicie, od niego. I nie ma oczywiście celownika. Sami tutaj musimy do niego strzelać i sami musimy ocenić, w które miejsce celować, ponieważ nie ma tutaj celownika, tego kółeczka, w które celujemy na trybie arcade, więc doświadczenie z trybu arcade jak najbardziej jest wskazane. Uważam, że nie przegrzał tych karabinów. Muszę uważać, bo jeżeli przegrzeje... O, jest zniszczony samolot. Super. Mamy drugiego Beauforta, polecimy na niego. Uważam, żeby nie przegrzać karabinu, bo jeżeli przegrzejemy karabiny, to też musimy wracać na lotnisko, więc warto na to uważać. Karabiny przegrzewają się, kiedy to kółeczko zrobi się czerwone, takie, zobaczcie wokół celownika, jeżeli strzelacie, za chwilę to będzie widać, robi się taka czerwona obwoluta i jeżeli zrobi się do końca, tam potem zaczyna mrugać, jeżeli za długo strzelamy ciągle, to po prostu te karabiny się przegrzewają i się wyłączają, jest taki charakterystyczny dźwięk zacięcia się. Nie wiem, czy tego B25 nie powinienem ścigać, ale dobra, polecimy na tego Beauforta. Widzę, że tutaj mają problem chłopaki ze skończeniem tego samolotu. Zaraz im spróbuję pomóc. Przynajmniej nie spadłem od razu, bo byłby wstyd, gdyby mnie od razu zestrzelili. A zdarza się to dość często, jeżeli lecimy za bombowcem, ponieważ ludzie mają tutaj już całkiem nieźle wykokszone załogi i dużo punktów ładowanych w strzelców pokładowych na tych bombowcach i potrafią naprawdę krwi napsuć, jeżeli lecimy za takim bombowcem i próbujemy go zestrzelić. Oj, bardzo, bardzo daleko za nim lecę. Ten B25 zniknie już z radaru zupełnie. Dobra, nabierzemy sobie wysokości. O, zobaczcie, rozwalił nam naszego strzelcem tylnym właśnie. Nabierzemy sobie wysokości, żeby lepiej go widzieć. Spróbujemy go teraz
wykończyć. Dostał, już wiem mniej więcej gdzie strzelać, w jakiej odległości. Tak jest, został rozwalony, tylko że ja mam czarny silnik. No i teraz decyzja, czy wracam na lotnisko, raczej wrócę na lotnisko. Zmniejszę sobie troszkę obroty. Mam nadzieję, że uda mi się dolecieć. Tego lotniska jest kawałek. No i już nie dolecę niestety. Jak widzicie, zero ciągu. Już mogę sobie spokojnie tutaj zakończyć swoją bitwę. Pokażę wam tylko, o co mi chodzi z tym przegrzewaniem się. Widzicie, robi się takie czerwone kółeczko wokół karabinów. Zaczynam mrugać celownik i za chwilę się zatną. I już się zacięły. Karabin się zaciął. Nie możecie już w tym momencie strzelać. Musielibyśmy tak czy inaczej wracać na lotnisko. Spróbuję sobie wylądować tutaj, ponieważ wiadomo, że jeżeli wylądujecie, to zawsze trochę oszczędzicie na naprawie samolotu. 220 na godzinę, nie jest źle. Mam nadzieję tylko, że nie przywalę po drodze w jakieś drzewo. Ale właśnie to zrobiłem. Elegancko, piękny wybuch na zakończenie. Ale dwóch jest zestrzelonych. Całkiem nieźle to wygląda. Zobaczymy, jakie będą zarobki na koniec. Nie będę chyba czekał tutaj, bo te bitwy czasem potrafią naprawdę dość długo trwać, jeśli zostanie jeden na jeden samolot, oba polecą na lotnisko się przeładowywać, zanim się spotkają, zanim się strącą. To po prostu trochę trwa, więc opuścimy sobie misję. Zobaczmy, czy się wyświetli teraz ekran podsumowania. Nie pamiętam nawet, czy się wyświetli na ekran od razu, czy nie. Ale myślę, że całkiem nieźle zarobiłem. Dwóch zestrzelonych, to jest fajny wynik. I mamy tutaj 14 tysięcy na czysto. Jeżeli tam wygramy jeszcze bitwę, to oczywiście tam jakiś bonus dostanę do tego. Natomiast w tym momencie jest to 14 tysięcy za zestrzelenie tylko dwóch samolotów. No i dobra, tak wygląda ten premium samolot. Jak widzieliście, całkiem mocne działka. Karabiny maszynowe właściwie nie działka. Można nimi napsuć krwi bombowcom. Bardzo ładnie się zdejmuje samoloty przeciwnika. Jeżeli się zastanawiacie nad samolotem niemieckim premium, to naprawdę polecam tego Thunderbolta. Jest dość tani i naprawdę fajnie się nim lata. Dobra, tyle w tym World Thunderze. W następnym zobaczymy sobie coś innego. Może jakąś inną nację niż Niemcy, chociaż nie ukrywam, że Niemcami gra mi się zdecydowanie najlepiej. Dobra, zajrzyjcie na Facebooka, łapkujcie, jeżeli podobał wam się ten odcinek, komentujcie, odzywajcie się w grze, jeżeli macie jakieś pytania. To wszystko, trzymajcie się, cześć!